Za nami długo wyczekiwana premiera Samsung Galaxy S8, którego świetnie podsumował jeden z portali internetowych. Wiemy już, jak wygląda. Specyfikacja także została ujawniona. Znajdziecie ją w sieci. A teraz podstawowe pytanie. Kiedy trafi do sprzedaży? Według producenta na półkach sklepowych pojawi się 28 kwietnia, ale już teraz możecie go zamawiać w przedsprzedaży, żeby uniknąć takich sytuacji. Przyjęło się, że metro to sieć pociągów miejskich jeżdżących pod powierzchnią Ziemi. Ta definicja wydaje się dość oczywista, ale w tym programie oczywistości kończą właśnie tak. Myślę, że podobnie do tematu podeszliby chińscy projektanci metra w mieście Chongqing, jakimś tam, którzy jedną ze stacji metra umieścili w bloku. Umówmy się, na takie rozwiązanie mogli wpaść wyłącznie Chińczycy, choć Japończykom kreatywności odbierać nie można. To nietypowe rozwiązanie sprawia, że jedna z linii metra prowadzi przez liczący 19 pięter budynek mieszkalny. Wewnątrz, jak wspomniałem, jest przystanek, pociągi poruszają się na specjalnie wyciszonej gumą szynie, więc takich sytuacji z pewnością nie będzie. Komendant główny policji zalecił, aby w budynkach komend policji nie były umieszczane kalendarze, które przedstawiają skąpo ubrane kobiety czy mężczyzn. Nie, wersji z facetami wam nie pokażę. Być może decyzja komendanta wynikła z odkrycia gadżetu o nazwie Magic Calendar, który istotne dla nas daty wpisane do specjalnej aplikacji wyświetla na e-papierowym kalendarzu ściennym. Biorąc pod uwagę powszechność kalendarzy ściennych, to ze sprzedażą swojego rozwiązania twórca nie będzie miał większych problemów, co wciąż, za przeproszeniem, nie wyklucza wieszania gołych bab. W zeszłym tygodniu powiedziałem, że zmorą kierowców są korki drogowe, ale od tego czasu uświadomiłem sobie, że jest coś jeszcze. Rozwiązania tego problemu są dwa. Pierwsze to przesiąść się do komunikacji miejskiej. Widziałaś, kurwa, że mam węciarka, ja mam męża! Albo na rower. A drugie dotyczy aplikacji, która pomoże znaleźć miejsce parkingowe. Paweł, weź to przed nim. Aplikacja o nazwie Find Park umożliwia łatwe przejście do ulubionej nawigacji, która prowadzi na wybrany parking, a dzięki filtrom proponuje te miejsca, które spełniają wybrane przez użytkownika kryteria. W apce znajdziemy m.in. informacje o cenie za postój, dokładny adres i typ parkingu, godzinę otwarcia, rodzaj ochrony czy pojemność. Na koniec informacja, od której właściwie powinienem rozpocząć dzisiejsze wydanie programu Techno Tydzień. W skrócie, Samsung Galaxy Note 7 wraca w odnowionej wersji ze zmniejszoną baterią, więc mam nadzieję, że takich sytuacji już więcej nie będzie. Jeśli jesteście mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, to na tamtejszym rynku tego telefonu z pewnością nie kupicie, ponieważ po prostu nie kupicie już. Spodziewane obszary dystrybucji to jest Azja oraz prawdopodobnie Europa, ale to jeszcze nie zostało potwierdzone. Ja za to potwierdzam z pełnym przekonaniem, że pojawię się tutaj za tydzień z kolejną porcją technologicznych nowinek.